choć te potężne zjawiska pogodowe różnią się nazwami, w rzeczywistości są do siebie bardzo podobne. Kluczowa różnica wynika z ich lokalizacji i sposobu powstawania. Huragany to silne wiatry, które tworzą się nad ciepłymi wodami Atlantyku, gdy temperatura wody przekracza 26 stopni Celsjusza. Wiatry te są szczególnie groźne dla regionów takich jak Karaiby oraz wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zmiany klimatyczne sprawiają, że zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne nawet w Europie. Kiedy takie wiatry docierają do naszego kontynentu, nazywamy je orkanami. Z kolei tajfuny formują się na zachodnim Pacyfiku, w rejonach takich jak Japonia, Chiny czy Filipiny. Różnią się one od huraganów głównie nazwą, ale mają równie niszczycielską siłę. Ich wiatry mogą osiągać prędkość do 380 km na godzinę. Tornado, czyli trąba powietrzna, to inny typ wiru powietrza, który tworzy się głównie nad lądem. W Stanach Zjednoczonych występuje ich najwięcej. To gwałtownie wirująca kolumna powietrza, której wiatry mogą przekraczać nawet 480 km na godzinę i przemierzać odległości sięgające 100 km. Huragany, tajfuny i orkany najczęściej tworzą się w miesiącach od czerwca do listopada, kiedy wody oceaniczne są najbardziej nagrzane. W szczególności szczyt sezonu huraganowego na Atlantyku przypada na okres od sierpnia do października. W przypadku tornad najwięcej z nich występuje na wiosnę, między marcem a czerwcem, kiedy ciepłe i zimne masy powietrza często się zderzają. Wszystkie te zjawiska mają wspólną cechę. Są niezwykle groźne i niosą ogromne zniszczenia. Wiatry o takiej sile mogą zrywać dachy z domów, powalać drzewa i niszczyć całe obszary w kilka chwil. Dlatego tak ważne jest odpowiednie monitorowanie pogody i szybka reakcja na zagrożenia. Zjawiska te, choć ekstremalne, mogą być lepiej kontrolowane dzięki postępowi w meteorologii i systemom ostrzegania.